na czarno. Parę wlepek wleciało, żeby jakoś to wyglądało. Stare wlepki to z pół godziny musiałem odrywać. O. I tutaj to można na legalu. To jest twoje? Powodzi się. Wściekłeś się, jak ja tu przejadę. Sam zgas? Rozwalić tamę trzeba? No, żeby uciekł. A gdzie masz tamę? Ja pierdzielę, taki ładny, czysty kład był, już jestem cały ubłocony. Tak za bardzo szkoda tej trawy, tu masz dalej. Gdzie mówisz? Tu masz tamę. A, to jest twoja tama? To z czego to zrobiłeś? To jest z kamieni trawy. No i tu jest głęboko, no jak ja tu przejadę? No na spotkan. Tak? Jak ci skoczysz. Bo musiał rozwalić, to by wszystko uciekło. A po co tam tamę robiłeś? Nie wiem, nudziłem. Ja piernicze. Przecież zanim ta rzeka zejdzie, to człowieku. Nie, szybko to zejdzie. Tak? Babie, to będzie tak szybko leży. No to dawaj. Nie będziesz się chyba rozbierał? O, już ładnie leci. To taka profesjonalna tama była. No. To jeszcze było tam, jak masz, to jeszcze była wyższa. Tak? No. Tylko nie wiem. Ale byś tam poszedł. Teraz masakra. A widzisz? Tak, mocno. Teraz to chłopie łopatów zalejesz. To gdzie mówisz można kręcić bączki? Tu. Bo tu trochę to szkoda, bo tu prawie nic nie. A tam chyba nie możesz kręcić. Bo tu jest, no tu jest zadbana, a tu jak widzisz. To tylko delikatnie zawinąłem. To mówisz tej łąki? Co? Młodego pole, widzowie. Można ryć. No i kurde, trzeba, widzowie, naokoło jechać, bo młody tak wykombinował tamę i się przejechać nie da. Wow! Dawaj jeszcze raz. Luksus, ciśnij! Chłopie! To było wyliczone!